Samson, the Venture Mule. Do you always hang out naked in the men's bathroom? Why'd you do it? Why do men like us do anything? Because we can. How'd you like your neck to match your arms? Słuchacie audycji Inside Baseball, to jest odcinek 57 i z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, czekolada w Twoim maśle orzechowym. I Mateusz Żarkowski, synek Docha i anegdota. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, radio, radio. Porsche and Gabbana. Co za życie? Dochodzenie, czwarta nad ranem, minut 30. Jak nie gra, to sraczka oraz newsy. Opozycja nie dziękuję. Pieniądz pamięta. Zawsze chodzę tak do pracy. Myślałem, że a do pracy chodzę tak. Pomi krucjaty. Tyle prądu. Energia złodnawialna. Podoba mi się, gdzie myśli. Nie? Podoba mi się, w którą stronę to zmierzało. Będzie milion, będzie zamek. W imię Ojca i Syna i Bucha Świętego. Grzechu. Oraz szybka piłka i piłka w trybuny oraz after show. Musimy zacząć wymyślać jakieś tytuły niezwiązane z piłkami. Nie, czemu? Piłki są dobre. Może coś... Jesteśmy jak psy. Ale jesteśmy baseball, może coś z pałkami. Jesteśmy psy na piłki. Na pałki. To by inside baseball nabiera nowego znaczenia. No. Ty wiesz, że my tutaj tak gadu-gadu, a ja byłem w radiu w tym tygodniu. Jezus, inside baseball w ogóle nabiera bardzo nowego znaczenia, kiedy myślisz o pałkach. No, a wiesz, że parę osób się do mnie odezwało i powiedziało, że nie słuchali nas, kiedy o nas usłyszeli, dlatego że myśleli, że jesteśmy audycją sportową. Nie martw się, ja też bym, nas nie słuchał, gdybym myślał, że jesteśmy audycją sportową. I muszę też w odniesieniu do zeszłego tygodnia, co mówiłem, no. Zwłaszcza, że zwłaszcza, wiesz, chodzi o tak popularny sport w Polsce jak baseball. No. Jest popularny w Japonii. Jest popularny na polskich osiedlach jakieś 15 lat, 20 lat temu. Słuchaj, pamiętasz, mówiłem ci, że założyłem Google Alert na Inside Baseball? No. Dostałem jakieś 7 wyników w ciągu tygodnia. Oczywiście. Żaden z nich nie był związany z podcastem. No. Także robienie Google Alertu na jakąś frazę, która jest powszechnie używana, nie jest dobrym pomysłem generalnie. Tak, nie dostałem nic na twoje nazwisko, ani na moje. Jakieś także najwyraźniej żaden Żarkowski nie zamordował nikogo nigdzie w Ameryce. Byłem w radiu w tym tygodniu. Byłeś w radiu. No i... Co wyniosłeś? Doświadczyłem radia, tylko... Lepiej cię trochę słyszę, czy wyniosłeś mikrofon? Słuchaj, ja wczoraj robiłem w radiu, to znaczy robiłem audycję, nie? I miałem trochę doświadczenia z radiem, także myślałem, że będę wiedział dokładnie co i jak. Ale okazuje się, że nie wiem. Bo to, co ja robiłem w radiu, to ja robiłem podcast w radiu. A oni robią prawdziwe radio. Ja byłem w godzinie 15.30, a wiesz, do jakiego targetu są skierowane radia o godzinie 15.30? Nie wiem. Do ludzi jadących samochodem, którzy akurat zawsze przypadkowo włączyli radio. No, trochę tak. Także wiesz, jak wygląda audycja? Ale to jest taka? Radio Luz. Tak, Radio Luz. Wiesz, jak wygląda taka audycja? Ja słucham cały czas Radio Luz, bo to jest jedyne radio, które nie ma reklam. Tak. Ale słuchaj, to wygląda polega to na tym, że leci muzyka. Ty, a propos, jeszcze, sorry, że ci przerwę jeszcze, ale bo skoro przy tym jesteśmy, reklamy w radiach, jak słabe to jest. No, jest to dosyć słabe. Jest to jedna z gorszych rzeczy. Jest to najgorsza rzecz praktycznie, która może się zdarzyć, kiedy słuchasz radia. Bo radio, leci jakaś piosenka, załóżmy, leci, nie wiem, Skrillex, jakiś zajebisty drop, a potem 4 razy głośniej, czy dajesz swoim dzieciom sraczkę? No, ja takie mam doświadczenie po prostu z tymi reklamami w radiu, nie? Zawsze. No tak jest, one są głośne, bo one muszą zwrócić twoją uwagę, wiesz, no tylko głosem mogą to zrobić, nie? Twoje dzieci mają sraczkę? Nowe tampony dla twoich dzieci. Tampony dla dzieci, w dupę. Zatkajcie. Zatkaj swoje dziecko tamponem. Ale słuchaj tego. Zaczynamy to, mamy rozmawiać o komiksofonie, nie? On tam, nakreśliliśmy sobie przed wejściem, co dokładnie chcemy, o czym chcemy porozmawiać i zaczynamy, nie? Kończy się muzyka, wchodzimy, nie? Zaczynamy gadać, on zadaje pytanie, ja odpowiadam, on zadaje pytanie, odpowiadam i on mówi, a teraz przerwa na piosenkę, nie? I wchodzi piosenka, gadaliśmy jakieś, wiesz, 3 minuty, 4 minuty, może 5. No. Po piosence wchodzimy znowu i znowu gadamy mniej więcej tyle czasu. Po czym on mówi, że zapowiada kolejną piosenkę, dziękuję za rozmowę. I ja tak, wiesz, taki zdziwiony, myślałem, że trochę porozmawiamy. Myślałem, że ciekawy temat się trochę, wiesz, rozwinął w rozmowie, że można by to pociągnąć. Najwyraźniej on tak nie myślał. No, albo tak nie... Nie, i słuchaj, i kończymy, i w sumie rozmawialiśmy może 10 minut.
I on mówi, że ten, że było bardzo fajnie, ale pewnie mu się oberwie od przełożonego, bo gadaliśmy za długo. Ja bym tak mówię, no wiesz, my prowadzimy audycję w sumie w internecie i my nagrywamy 2 godziny gadania non-stop. Czy on w tym momencie doszedł na miejscu, w tym mówi, czy ja mogę u was pracować? Nie. Trzeba było go zapytać, czy nie chce stażu u nas. Ale może on tak lubi. Ja właśnie nie wiem, bo ja preferuję, kiedy masz dłuższe, nieprzerwane okresy gadania na przykład. Zastanawiam się, czy może nie wszyscy preferują. Ty też preferujesz, nie? To zależy, to jest werbalna, wiesz, tak naprawdę to wszystko, co my teraz uprawiamy, to jest werbalna, wiesz, werbalne rozwolnienie, że tak powiem. Dlaczego? Mówimy na bardzo ciekawe tematy i bardzo wnikliwie o nich mówimy. Dokładnie, dokładnie, ale jeśli na przykład, wiesz, bardzo często jesteś w stanie wszystko robić szybciej. No, to prawda. To prawda. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć wam, jeśli zależałoby nam na tym, żeby przekazać te informacje, które mamy tutaj spisane, to moglibyśmy to zrobić spokojnie w 10 minut. Nie, ja myślę... Ale nam na tym nie zależy. Trochę tak, no ja myślę w ten sposób. Zobacz, jak wyglądają profesjonaliści, jak to robią. Mhm. Czyli te wszystkie takie, wiesz, Colbert Report, właśnie John Oliver, wszystkie te takie komediowe rzeczy, które bazują na newsach prawie, nie? Mhm. To u nich program trwa 20 minut, ale to jest napakowany żartem po prostu, za żartem musi lecieć. No tak, nie? Ale tam, no tak, bo przecież mają tych, mają pokój pełen ludzi, którzy nie? się tym zajmują. No, którzy po prostu piszą im te żarty. Przydaliby się nam tacy ludzie. Nie, my moglibyśmy robić to sami, tylko no, o co? Ilość czasu, którą spędzalibyśmy nad przygotowaniem podcastu w tygodniu zwiększyłaby się o kolejne kilka godzin. A potem ktoś by wrzucił, hej, wrzućcie... filmik, czy tam MP3 z przygotowań i by w sumie był podcast. No, nie, ja preferuję taki rodzaj podcastu, dlatego taki podcast nagrywam, nie? I no nie wiem, no ten, kto lubi również, to chyba słucha, cholera wie. Nie chciałbym... Ja myślę też trochę pod tym... No, skończ. Mówię, że nie podoba mi się ten rodzaj pośpiechu. Ja wiem, że takie jest radio i musisz właśnie brać pod uwagę target w samochodzie, który ma krótki czas skupienia. Tak, no bo co myślisz? Będziesz siedział w samochodzie, aż się audycja nie skończy? No właśnie. Jeśli masz na MP3, masz podcast, to możesz sobie słuchać 2 godziny czegoś, nie? I przerwać. Parę razy mi się tak zdarzyło, że znalazłem na jakimś... A, była jakaś ciekawa audycja i siedziałem w samochodzie, żeby dokończyć. Było fajne. Zajebiście. To jest bardzo, bardzo rzadko się to zdarza, ale ten. Wiesz co, też mi się to kiedyś zdarzyło, ale pamiętam, że miałem wtedy już smartfon i przełączyłem sobie na radio na telefonie i wyszedłem po prostu do domu słuchając radio dalej. To jest dobra sprawa bardzo. Jeśli słuchasz radia. Słuchasz radia, zostańmy jeszcze przy tym temacie przez chwilę. No? Czyli naprawdę... Czy jak jedziesz samochodem albo siedzisz przy kompie, to słuchasz radia? Nie, nie, przy kompie nie, tylko samochodem. Aha. Bo jeżeli jadę na długie dystanse, to sobie włączam... Właśnie to jest śmieszne, bo jak jadę na długi dystans, to sobie włączam jakiś podcast zawsze, bo ja lubię podcasty. Zwłaszcza te... No u nas są nieczyste zagrywki, są, nie? A audiobooki... W sumie nieczystych z podcastów, a poza tym te audiobooki, nie? Lubię jeździć samemu też dlatego. Wkurwia mnie to, jak puszczam audiobooka jakiegoś i mówię, dlaczego nie mówią po angielsku? Albo dlaczego nie zaczniemy od początku, żebym wiedział, co się dzieje? Nie, nie, to nie, ale na przykład puszczam sobie Dresdena, on mówi po angielsku, jest, wiesz, on mówi swoim monotonnym głosem, więc ktoś nie ogarnia, to od razu, nie, wiesz, nie wie, co się dzieje, to zasypia prawie od razu, nie? No. To nie przeszkadza, ale nie lubię jeździć z ludźmi dlatego. Jest dużo rzeczy w życiu, które... Puśćmy muzykę, a ja mówię... Chuj, wchodzi muzyka. Tyle o radiu z mojej strony. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale gdzieś mi odeszło. Wody mi odeszły. Stary, Porsche and Gabbana. Więc jak byłem w Szczecinie ostatnio, to przypadkowo nadepnąłem na swoje okulary i złamałem szkiełko na pół. To nie przeszkadza mi, chodzę z pękniętym szkiełkiem i wiesz, widzę wszystko. Nie wypadło ci to szkiełko, tylko tak... Nie, nie, tylko się spękło po prostu na pół, nie? You cracked it. Tak. Masz taki celownik teraz. Nie, to jest tak, no tylko w jedną stronę, musiałbym złamać jeszcze w drugą, ale wtedy pewnie by wypadły. Znaczy, ale okulary działają, widzę przez nie, ale wiesz, nie mogę w nich wyjść na przykład, czy pójść na zajęcia, nie? Więc tak rozglądałem się za nowymi okularami, Angela mówi, ej, zawsze są na Grouponie czy czymś takim, jakieś okazje, wyszukam ci to coś na tym, nie? Jakieś promocje i znalazłam. Znalazło mi dużo, chyba z 3 czy 4. Ty podeślij mi też, bo ja potrzebuję też zrobić nowe okulary. Po prostu wpisz... okulary Groupon? Okulary Groupon albo oferta, albo coś takiego i będzie. Dobra, no. Ale co mnie rozwaliło, to firmy, którymi się reklamują przy tym.
Stary. W jednej ofercie, w jednej ofercie z tych ogłoszeń znalazłem okulary Adidasa, Porsche, wow. Davidoffa i czegoś tam jeszcze. Nie licząc oczywiście, wiesz, no, jak sobie, Oakley na przykład, nie? Mhm. I tak sobie myślę, czy ja chcę kupić samochód, fajki albo odzież snowboardową, albo surfingową? Ale jeszcze mogę zrozumieć, żeby producent samochodów na przykład wypuścił okulary, bo oni mają projektantów takich, wiesz, którzy projektują użytkowe rzeczy, także mogliby nie. zaprojektować okulary. Nie. Ale kto od fajek z Davidoffa projektuje okulary? Nie, stary, ja nie mogłem tego zrozumieć w ogóle, skąd się to bierze. Właśnie znalazłem Armani i Dior. Chanel w ogóle. Od 59 zł. Chanel. Możesz okulary, które psikają ci do oka perfumem. No super. I tak rozkminiam właśnie, kto wpadł na taki pomysł, że hej, zróbmy franchise nasz w okulary. Tam jest kasa. Czuję, że tam są pieniądze. No w sumie tak. W ogóle jakie to jest faktycznie tanie. Można, to znaczy, zależy jak dobre to będą faktycznie oprawki, bo tutaj te grupony dają naprawdę dużo kasy. No dają od, nie wiem, za 100 zł możesz mieć 300. Więcej, potem szybko teraz. Za 300 zł masz za 59, a za 129 masz 700 zł. No, tak, no tylko że wtedy na ile ta cena tych okularów faktycznie jest taka, nie? Aha, czyli możesz przyjść i powiedzą ci, że oprawki kosztują 700 zł właśnie. I jeśli chcesz jeszcze szkła, to musisz dopłacić 400. Na przykład, nie? Albo coś takiego słyszałem, że dobór okularów przez stylistę. Ja nie chcę stylisty, ja chcę tanie okulary. Chcesz stylistę, stary. Chcę tanie okulary. W Filmanie jest dokładnie to samo. Przychodzisz, siadasz przy stoliku, przychodzi pani. I pani mówi, jakiego rodzaju okulary by pan chciał? I ty mówisz, no ale takie albo takie. Nie, hipsterskie. I słuchaj, tak, ja tak zrobiłem wtedy i dostałem z oprawek, słuchaj. I ona mówi wtedy dobrze i odchodzi i przynosi 10 różnych oprawek w tym stylu, który chciałeś. I przymierzasz te oprawki i ona ci mówi, co według niej wygląda spoko, ty możesz sobie zobaczyć sam w lusterku. I w ten ale sposób ona ci dobierze. Ty patrz i mówisz, sprowadza się do tego, że ty zakładasz okulary i mówisz, i co, ruchałabyś? A ona, nie. A, teraz ruchałabym. No, to bierę. A przy okazji... You replace her mine. Grupon opiewał na wiele wyższą kwotę, okazuje się. Chciałbym okulary, w których będę wyglądał jak wielki kutas. To znaczy jak dupek? Nie, nie. Jak dosłownie, jak wielki chuj. Jak wielki skórzany kutas. Ona myśli... Mogę pana odesłać do Vision Express. Mogę ci powiedzieć o co za życiu? Co za życie? Miałem to ostatnio taką, taki, zapomniałem znowu, czy epitafium, czy epifanium. No epitafium jest na nagrobku. Uderzyło mnie to, że wiodę dziwne życie, kiedy na mailu dostałem maila, którego jedyną treścią było Jezus był schizofrenikiem i dostałem linka do artykułu, który tutaj masz zalinkowany w notkach. Zdrowie psychiczne Jezusa na Wikipedii. I myślałem, że coś tutaj przeczytam, co mnie zaskoczy, kiedy to przeglądałem, ale nie, bo tutaj po prostu są podsumowane wypowiedzi różnych psychologów, którzy założyli, że Jezus istniał i bazując na tym, co jest o nim napisane w Biblii, stwierdzili, że miał po prostu zestaw różnych paranoi, zaburzeń psychicznych i... To jest dosyć smutne. To znaczy, no wiesz, no jeśli założysz, że nie ma Boga i weźmiesz pod uwagę Jezusa, który chodzi i mówi, że jest synem Boga i myśli, że uzdrawia ludzi, no to faktycznie jedyne, co możesz mu wystawić, to że był szalony. Przy czym ten... Ja nie wiem, stary, ja nie wiem. Jezus był paranoikiem, prostym i zwyczajnym. Wszystko, co wiemy o Jezusie, pasuje tak doskonale do klinicznego obrazu paranoi, że jest wprost trudne do pomyślenia, że ludzie mogliby kwestionować dokładność tej diagnozy. No, Jezus wręcz przyczynił się do rozwoju współczesnej psychologii, będąc pierwszym paranoikiem. No, także w artykule nie ma za dużo zaskakujących rzeczy, bo w sumie to... Ja nie... Jakieś tutaj są... Wiesz, że ja byłem wierzący bardzo długo, ja nie wiem, czy kiedykolwiek myślałem, że Jezus istniał naprawdę... Schizofrenik może powiedzieć o sobie: królestwo moje nie z tego jest świata. Ej, nie, ale słuchaj, ja naprawdę nie wiem, czy nawet jak byłem wierzący, to czy wierzyłem, że Jezus istniał naprawdę, bo dla mnie zawsze to była garść przypowieści, takich, wiesz,
To nie jest, znaczy no... Nie faktów. Nie, mi się wydaje, że istnienie Jezusa nie ma co negować, bo jest historycznie dosyć mocno potwierdzone. No jest, jest. Ale... Nie myślałem o tym. No, ale to nie jest ważne, chyba. No właśnie to nigdy nie było zbyt ważne. No, mam nadzieję. Właśnie mam wrażenie, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, który uważa, że to, czy Jezus istniał naprawdę, czy nie, jest ważne, to gdzieś naprawdę twoja wiara poszła w złą stronę. Nie no, w sumie, ja nie wiem nawet. Nie chcę tego zgłębiać dalej. Czy w sensie, czy jeśli Jezus nie istniałby naprawdę, czy coś by to zmieniło? W twojej wierze, w twojej moralności czy etyce? Nie no, w zasadzie to nie. To znaczy, nawet tego, nie rozkminiałem tego nawet. Może tak naprawdę jak wierzyłem, to przyjmowałem to za pewnik, że tak było. Albo... nie wiem. Zabiłem sobie ćwieka teraz. Zabiłeś sobie ćwieka. Idźmy dalej. To ja chcę ci powiedzieć o dochodzeniu, które ostatnio miałem. Które dochodziło już o 4 nad ranem? Minut 30. Dochodziłem o 4 nad ranem, to znaczy ja ostatnio miałem bardzo dziwny motyw. Kładłem się spać o jakieś, nie wiem, 19, wstawałem o 3, 4. To ten, dobrze się wstaje wcześniej. Tak, albo w ogóle, no nie wiem, w każdym razie bardzo, bardzo różnie to u mnie wyglądało. Także spałem po parę godzin, czasami budziłem się jeszcze. No nie wiem nawet, jak to do końca ogarnąć, nie? Ale gdzieś w takim marze jednym wielkim obudziłem się o 4 i odpisałem znajomej, która na Facebooku wrzuciła linka. I słuchaj teraz, ona wrzuciła: wrocławgazeta.pl pisze, jak urzędnicy wykańczają bary mleczne. Miś rezygnuje, mewa podniesie ceny. Było, no. I ona napisała, miś istnieje już ponad 50 lat, mewa ponad 40. Moi rodzice podczas studiów jadali tam ryż z jabłkami za 4 złote. Dziś ciągle kosztuje tyle samo. I ja tak słucham tego i tak sobie myślę, kurwa, ona ma tyle lat. I tak mnie coś tknęło. Poszukałem i mówię... Dochodzenie, tak jak ten objection, jak w Phoenix Wrightie, nie? No. Attorney at law, objection, i jest ciach. Moi rodzice podczas studiów jadali tam ryż z jabłkami za 4 zł. Dziś nadal za tyle kosztuje. Ciach. I dochodzenie wszczęte. Ile twoje rodzice mają lat? Bo denominacja złotego była w 1995. No wiadomo, że nie jadali za 4 zł. Jadali za 4... Za 4 tysiące? Nie, za 40 tysięcy. 40 tysięcy. Im jest później, tym trudniej mi się to przelicza. Bo w sumie minęło 20 lat. Znaczy no, plus inflacja. Plus inflacja. No to jest dziwne, że ciągle kosztowałoby tyle samo. Myślę, że wyssała to z palca. Myślę, że wyssała to z palca. Mythbusted. Także o 4:30 nie tylko złamałem bardzo ciężką sprawę. A napisałeś jej to? Napisałem jej to. Dobrze i tak. Napisałem jej kłamliwej suce. Niech ma kłamliwa suka. Na szczęście nie wiem, kto to jest. Nie mów nic. Nic nie wiem. Bo będę musiał przepraszać. Kłamliwa suka. Kojarzę te bary. Pamiętam, że o mewie się mówiło, że tam można spoko zjeść tanio, bo miasto dopłaca do tego miejsca. Ale nie wolno tam brać mięsa, bo mięso ponoć mają strasznej jakości i nie wiadomo, co w nim jest. Bo miasto dopłaca do tego mięsa. Też dorzuca do tego mięsa. Dorzuca takich rzeczy. Do został nam grad. Jak nie grad, to sraczka. Hmm? Więc tak jak ci mówiłem, ostatnio troszkę robiłem przy autku, żeby podnieść jego walory użytkowe. Mówiłeś coś? Nie, no nie przypominam sobie, żebyś mówił cokolwiek o swoim samochodzie przez ostatnie kilka miesięcy. W każdym razie, nieważne, kupiłem nową część, żeby tam wymienić, otwieram maskę, zacząłem tam rozkręcać i w połowie rozkręcania wszystkiego mówię, kurwa, ale styropian się sypie z dachu, nie? Bo robiłem to na takim podwórku i mówię, kurwa, czemu ten styropian topnieje? Nie, tak bardzo szybko i tak patrzę w górę, jest w miarę czyste niebo i tak coś mnie tknęło, nie? Schowałem wszystkie rzeczy, zamknąłem maskę i patrzę i za chwilę zaczął napierdalać grady. W środku, wiesz, jest w środek dnia marca, który ma, wiesz, 10 stopni, czy teraz czy ponad 10 stopni i nagle zaczął napierdzielać grad, nie? Padał przez jakieś 15 minut i tak stwierdziłem, ja pierdzielę, co się dzieje, nie? Dlaczego? Czy ktoś mi próbuje coś powiedzieć, że nie powinienem wcale brać się za naprawy tego? Może, ale wiesz co, jak mawiała moja nauczycielka... Akurat jak rozłożyłem wszystko, jak mawiała twoja nauczycielka, Bóg jest miłością? Nie, jak mawiała moja nauczycielka, w marcu jak w garncu. Kwiecień, plecień, bo przeplata. A to kwiecień dopiero. No widzisz, ale... Nie, ale...
Miałem nadzieję, że nagle ta historia przejdzie w to, że ktoś zaczął srać ci na samochód. Nie, nie. Ale niestety, nie będzie mi to dane. Nie będzie. Ale naprawiłeś auto. Wiesz co, wydaje mi się, że na razie tak. Czyli naprawiłeś tamtą skrzynię biegów automatyczną? Trochę tak. To problem, ale tak, bo zdiagnozowałem, że problem leżał gdzie indziej. Mhm. Zrobiłem testy tego, testy auta, takie się robi dynamiczne testy, czyli bierzesz na trójce, czy tam czwórce, rozpędzasz się do 5000 obrotów, robisz logowanie parametrów silnika przy każdym z konkretnych tych, potem sobie walisz wykres tego i po wykresie mniej więcej widzisz, jak to wygląda. Ja zdiagnozowałem, że moje auto jest po jakimś chipie i przepływomierz prawdopodobnie tam był padnięty albo zaniżał. Myślę, że ten, jak słucham tego, to już wiem, dlaczego ludzie płacą za naprawy auta. Tak, a ja to zrobiłem sam i byłem zajebiście zadowolony, bo słuchaj, to była moja w ogóle, droga myślenia moja, mój tor myślenia. Stwierdziłem tak, wcześniej myślałem, kurde, powinienem oddać auto do mechanika, a potem pomyślałem, hej, skoro kolesie w brudnych koszulkach, bez żadnego wykształcenia i wiesz. Bez wykształcenia. No bo oni nie mają wykształcenia. No, uczyli się naprawiać samochody całe życie. Od kurwa kogoś innego. No tak, to się nazywa mistrzostwo i ten, jak się nazywa uczeń mistrza? Czeladnik. Tak, jest czeladnictwo. Czelać. Jesteś czeladnikiem YouTube'a. Trochę? Pochodziłem trochę po necie, ściągnąłem instrukcję auta i te instrukcje napraw, poczytałem trochę o tym, poczytałem jak chodzi, wiesz, z czym mogą być problemy, zobaczyłem jak działa mieszanka paliwa, jak działa turbo. Skoro uczyłem się gorszych rzeczy na kolokwia, to jestem w stanie się tego nauczyć w ciągu dwóch wieczorów, nie? Nie, no racja. I mniej więcej wiem co było z moim autem, wymieniłem to i tak jak przestało... Wiesz, przestało trochę mniej pali i muszę jeszcze sprawdzić, czy nie jest to problem z gazem. Jak na razie na benzynie działa zajebiście, nie? Muszę nim trochę pojeździć, bo auto uczy się parametrów. Mhm. Jakby on dostosowuje mieszankę paliwa i żeby dostosować mieszankę po skasowaniu błędów, czyli wyzerowaniu tak jakby pamięci auta, on musi trochę pojeździć, żeby znowu nauczył się tej mieszanki, nie? Jasne. Jeżeli ona się po paru kilometrach zatrzyma na jakiejś tam wartości, no to jeżeli ta wartość mieści się w jakimś dobrym przedziale, to wtedy jesteś w stanie powiedzieć, że ono działa dobrze i potem do tego trzeba dostosować gaz, nie? To ja wystosuję pytanie do ciebie. No. Bo ty masz zdecydowanie manię naprawiania ostatnio, bo naprawiłeś żarówkę w kiblu i naprawiłeś swoje auto kilka razy. Czy w takim razie... Jeszcze pewnie nie ostatni raz. Czy złożyłeś już szafę, którą kupiliście? Tak! Złożyłeś. Nie złożyłem. Ja nie złożyłeś. Złożoną. Więc miałeś tylko złożoną? Musiałem ustawić. A ustawiłeś? No, kupiłem w ogóle dwie... Mówiłem ci, że kupiłem dwie szafki. Nie. Kupiłem jedną, ona stała przez... 2 tygodnie na środku pokoju, wstawiliśmy ją, kupiliśmy drugą. A wy nie macie tak dużo środka pokoju, żeby tam coś stało? Właśnie chcieliśmy wyrypać rzeczy, które nie potrzebowaliśmy. Mhm. I żeby je umieścić w szafach. Kupiliśmy szafy po 20 zł w ogóle na Gumtree czy na czymś tam. Bardzo słusznie. Czy na tym. Zajebiste to jest. No pewnie. Polecam wszystkim. No, można znaleźć nawet za free. Większość naszych mebli w naszym mieszkaniu jest za free. Zajebista sprawa. No, także to jest do zrobienia. Tylko na przykład, jeśli chcesz mieć wszystko ładnie pasujące do siebie, to musisz pomalować te rzeczy. I twój nowy prezent też jest. Tak, ale spałem w ogóle w moim nowym prezencie. Dostałem od Mateusza i Angeli, dostałem pościel z Witch. Głównie z Will. To jest bardzo słuszne. I faktycznie udało mi się ją wykorzystać, ponieważ był u nas Paweł, znajomy Moniki i mój również, na weekend i byli na imprezie. I kiedy wrócili nad ranem, to chcieli jeszcze posiedzieć, a ja bardzo chciałem spać dalej, więc wyniosłem się do innego pokoju na materac spać i oblekłem sobie pościel z Witch. Yeah. Przepraszam, że jeszcze nie dostarczyłem wam zdjęcia, ale dostarczę. Ubiorę się jakoś seksownie do tego. Prawdopodobnie w moją starą koszulkę Mansona. Prawdopodobnie w pościel. W pościel, tylko w pościel. Jak to ten, odprawa osłów greckich. Wciągnę brzuch. Jak Rejtan się położy. Jak Rejtan rozchełstana koszula. Co ja mówiłem? O czym ja mówiłem? Kiedy skręciłem w prezent? Nie pamiętam. Idziemy w newsy? Na Rejtana, tak. W takim razie... Jak zawsze obiecuję sobie, że zgłośnię ten tekst i nie zgłosiłem jeszcze. Trochę nam się przesunęła w ogóle ta newsy.
Zaczynamy z grubej rury, stary. Tak? Opozycja, nie dziękuję. Okej. Więc... Kurwa, przenosimy się do Rosji. Ach, Rosja. Ach, Rosja. Najlepiej, mi się ciągle ładuje ten, ja nie wiem. Więc tutaj. Boris Niemstow został zastrzelony w Moskwie. Krytyk Putina. Tak, otwarty krytyk Putina został zastrzelony w Rosji. Ale czy on został zastrzelony tak, że... Na śmierć, kurwa. Ale tak niby przez przypadek, czy oni go ustawili pod ścianą i rozstrzelali? Nie, że niby w jakimś zamachu. A, no spoko. Na co Putin odpowiedział... Osobiście podejmę się śledztwa. Odsuńcie się. I got this. Znaczy, tak, co brzmi prawie tak dobrze, jakby wiesz, jakbyś znalazł w domu rozwalony słoik z ciastkami, czy coś takiego, i dziecko powiedziało, osobiście podejmę się śledztwa. A może było inaczej właśnie, stary, ktoś inny go zabił i Putin uklękł nad jego ciałem i zapłakał. I zapytali, dlaczego płaczesz, to był twój krytyk, a Putin powiedział, to był mój największy wróg, ale jednocześnie jedyna osoba, która mnie naprawdę rozumiała. Widzieliśmy Hero musiałem, niedawno. Dlatego musiałem go zabić. Dlatego musiałem, no, coś go zabić. Śledztwo zakończone. Putin nie tylko podjął się śledztwa, ale rozwiązał je błyskawicznie. Wow, no nieźle. Mroczne rzeczy tam na tej Ukrainie cały czas. Po Krymiomu. Zabił Krymiomu. Najgorzej. O Jezus, coś jeszcze w tej Rosji, czy idziemy dalej? A w wielkim skrócie to tyle, ale no co mogę powiedzieć, nie? Więcej. No nie wiem, no w sumie, wiesz, to nie jest tak, że... Oprócz tego, że Putin jeszcze przybił sobie piątkę z... Teraz nie wiem, jak się nazywa ten koleś, bo ostatnio też nie mogliśmy powiedzieć, ale z prezydentem Chin. Przybił sobie piątkę, prezydent Chin powiedział, popieram Putina w Ukrainie, więc... Zajebiście. Ale w ogóle Putin jest niesamowity, bo on zawsze robi takie rzeczy i świat zawsze reaguje dokładnie tak samo. Wszyscy mówią, o kurwa Putin. I Putin się nie ukrywa z tymi rzeczami, nie? Nie, bo to właśnie ukrywa się, ale tak bardzo słabo. Bo na przykład, wiesz, jak były te wybory w Rosji, które zostały sfałszowane, żeby wygrał koleś, którego Putin popiera. I tak naprawdę, żeby Putin mógł dalej rządzić. I tak zostały sfałszowane, koleś wygrał i cały świat tak patrzył i Putin patrzy im prosto w oczy, nie? I, ludzie, no. I świat mówi, ojej, jaka straszna tragedia, jak to się mogło stać? A Putin mówi, nie wiem. I tutaj tak samo, koleś zginął i też cały świat będzie patrzył i mówił, ojej, jak to się stało? Za dziwny zbieg okoliczności. Co za dziwny zbieg okoliczności. Ach, Putin. Co się dzieje? Gdzie? Co się dzieje? Dokąd? W sensie, co się dzieje w Rosji, stary, że tego typu się dzieją, stary. On jest jak Fidel Castro, on jest jak... No wiesz, nie możesz za bardzo ukrócić jego rządów, bo to by wynikało otwarcie wojny z największym krajem na świecie. Ja mam wrażenie, że on zobaczył Stalina i Lenina i pomyślał, ciekawe, czy dam radę ich pobić. Spróbujmy. On już trafił na tą półkę razem z nimi chyba, nie? W sensie człowiek, który będzie pamiętany jako legenda. Powoli, nie? Powoli mi się wydaje, że trafił. No. Każdy tam trafia na taką półkę. Nie ma obrazów Lenina na koniu bez koszulki, nie? No nie, ale jego ciało ciągle leży, można je oglądać. Bez koszulki. Widzisz, ale każdy prezydent ma swój sposób, żeby dostać się na półkę legend. Clinton też miał swój sposób. Jego był przyjemniejszy. On zrobił prawdziwy inside baseball. Tak było. Pieniądz pamięta. Okolice 27 lutego możesz kojarzyć z tego, że na świecie wybuchła wielka konwersacja na temat czyjejś sukienki, ponieważ pojawiło się zdjęcie sukienki, na którą jak raz spojrzałeś, to była złoto-biała, a drugi raz spojrzałeś, była niebiesko-czarna. Widziałeś to? Nie, była zawsze biało-złota. No właśnie nie była, testowałem. Była. Nie była. Była, stary, bo z tą sukienką generalnie chodzi o światło. Jeżeli ja wiem, na czym polega złudzenie optyczne, mówię tylko, że ten... W moim ekranie była biało-złota zawsze i w moim sercu będzie biało-złota. No ja, zależnie na co patrzyłem wcześniej, jak popatrzyłem na nią, to była złoto-niebieska. To miały różne kolory. W każdym razie, mimo że świat pamięta tą datę głównie za tą sukienkę, to tak naprawdę zmarł wtedy też Leonard Nimoy, czyli koleś, który grał Spocka w Star Treku. I ojca Spocka. I ojca
Nie, czekaj. Spoka. On nie był ojcem Spoka w nowej części. Ojcem Spoka w nowej, czy nie? Nie, w nowej też był Spokiem, tylko był z przyszłości. Z alternatywnej przyszłości. Okej, okay, dobra. Ja ci muszę powiedzieć tyle, że ja znam Star Treka, ale ja bardziej znam The Next Generation. Ja nie byłem nigdy zbyt dużym fanem The Original Series i ja nie znam za dobrze Nimoya, nie? Ja też nie. Ale szanuję kolesia za to, że był częścią wielkiej, wiesz, wielkiej rzeczy. Ja, nie, mi się podoba. Ja Spoka bardzo lubię za to, co tworzył. Za to, jak płakał i ktoś wrzucił podpis do odcinka Sobbing Mathematically. Ale słuchaj, co się dzieje w Kanadzie teraz, bo kanadyjski bank, kanadyjskie banknoty zawierają zdjęcie takiego kolesia, który nazywa się, jest jakiegoś byłego premiera, którego nazwisko zaraz ci znajdę, albo już zapomniałem, który wygląda bardzo podobnie do niego. I wystarczy, że dorysujesz mu taką fryzurkę jak ma Spock i bokobrody i brwi i wygląda identycznie jak Spock. Więc ponoć to się działo już przed jego śmiercią, że ludzie czasami dorysowywali, ale po jego śmierci ludzie masowo po prostu dorysowują mu te włosy na tym 5-dolarowym banknocie, czyli dosyć popularnym, podejrzewam. Tak jak widziałem, że też dorysowali, zrobili z niego Severusa Snape'a. Tak? To też zajebiste. Ale słuchaj, bo to się zrobiło po prostu plaga. Bo bank się wypowiedział, że rysowanie po banknotach nie jest nielegalne. Oni woleliby, żeby tego nikt nie robił, ale to nie jest nielegalne. Więc generalnie. Ale one są ciągle akceptowalne wtedy? Tak, są akceptowalne. Znaczy, wiesz, ty jako. A jeżeli napiszę na 5, zamiast zmarszczę kreślę, napiszę 10 obok. Wiesz co, to ciągle będzie to 5-dolarowy banknot? Wydaje mi się, że możesz taki banknot zabrać do banku i oni ci go wymienią na nowy. Ale nie jestem tego pewien. Ja szukałem informacji... Na 10? Może się da to szukać. Słuchaj, szukałem informacji, czy pisanie po kasie jest legalne w Polsce i nie za bardzo znalazłem. Na forach prawnych ludzie nie do końca byli w stanie to określić, ale jest prawo, które mówi, że nie wolno ci niszczyć albo zmieniać symboli narodowych, więc jeśli na przykład na pieniądzu miałbyś flagę polską albo godło, to nie wolno ci po tym rysować, bo to może być przestępstwo, za które pójdziesz siedzieć za 5 lat. Także dzieci, jeśli macie też godło w twojej książce na przykład, to też nie piszcie po nim. Nie możecie tatuować swoich orzełków. Wydaje mi się, że możesz, tylko musi być niezmieniony. Czy mówisz o moim penisie? Bo to jest swoich ptaszków, symbol narodowy. Nie, ale swoich orzełków. No. Nieważne. Tak. Były apele od Banku Kanadyjskiego, żeby przestać pisać po tych banknotach, bo to jest naprawdę olbrzymia ilość w tym momencie już. Bo wszyscy chcą oddać cześć, wiesz, Leonardowi Nimoyowi, rysując na swoim banknocie. Matematycznie. Ale wiecie, nie rysujcie po swoich banknotach, bo jest to nielogiczne. On już nie żyje. To prawda. Ale jakbyście chcieli zobaczyć te banknoty, to możecie wyszukać sobie Spock Your Fives na Facebooku albo na Google'ach, znajdziecie na pewno tego pełno. Live long. Chociaż z drugiej strony co, Spock był pół wulkanem, pół człowiekiem, nie? Tak. Miał te emocje. Kurwa, pół wulkanem. Jak się zapładnia wulkan? No tak. Miał ludzką matkę, z tego co się orientuję. I dlatego musiał walczyć ze swoim tym, jak to się nazywa, ludzką naturą, tak. I inni wulkanie go trywializowali, nie wiem co z nim robili, nie szanowali go. Tak sądzę, ja tak naprawdę wiem wszystko z filmów tych nowych. Nic nie wiem. A to co, do pracy? Zawsze chodzę tak do pracy, tak. O, proszę bardzo, wiadomość z Częstochowy, z której pochodzi nasz dobry przyjaciel Filip. Właściciel klubu nocnego w Częstochowie wyłożył sobie parking w swastykę, taką żółtą swastykę. No, buddyjski symbol. I jak mógłbyś się domyślić, częstochowianie zapytali go, dlaczego pan ułożył sobie swastykę na parkingu, czy chciałby pan zostać zlinczowany? A on odpowiedział, jaka swastyka, to żółta sygnalna droga z czarnoksiężnika z krainy Oz. Wzór ma cztery ręce jak galaktyka, a to jest astronomiczne disco. Powiedział też, że wzór ma być chodnikiem, który prowadzi do drzwi klubu i do zewnętrznej sceny, której jeszcze nie ma. I dobrze. Także generalnie ja mi się tak wydaje, że powinniśmy odzyskać swastykę jako symbol. No, mogliby. Moglibyśmy. Ja myślę, że trzeba generalnie brać się za to. Jeśli też tak uważacie, możecie przyjść na spotkanie do nas, do naszego studia w przyszłym tygodniu. Poznacie po tym, że na pierwszy rzut oka cegły na naszym parkingu układają się w napis Hitler nie zrobił nic złego.
Ale to tak naprawdę ścieżka. Bardzo skomplikowana ścieżka. Co ostatnio mówiliśmy o Hitlerze? Czy istnieje alternatywna rzeczywistość, w której Hitler zrobił coś złego? No. Cieszę się, że pan ma odpowiedź na to. Swastyka jest wykorzystywana też w tym, w buddyjskich jakichś wierzeniach, nie? Czy indyjskich? Powinniśmy dać sobie nowe logo podcastu. Swastykę? Swastykę z penisów. Może nazwiemy się Inside Hitler jeszcze. Inside Hitler? No. Nazi Hitler baseball. Hitler baseball. Hitler baseball. A jak nas zapytają, to powiemy, że chcielibyśmy uderzyć Hitlera baseballem. Albo że jest to droga z Czarnego Księżnika z Krainy Oz. A, pomnik krucjaty, a propos symboli. Mhm. Więc nie tylko Polacy z Częstochowy mają problem ze swastyką. Tak samo grupa z Egiptu ma problem z pomidorem. Bo jeśli przekroisz pomidora na pół, to jest krzyż, jest krzyż w środku. No który fakt. Jest chrześcijańskim. Więc grupa Salafi z Egiptu twierdzi, że pomidory są chrześcijańskie. A czy oni nie widzą tutaj czegoś innego? Bo tak naprawdę to nie jest tylko krzyż. Na swojego Facebooka wrzucili informację, na której napisali: jedzenie pomidorów jest zakazane, ponieważ one są chrześcijanami. Nie są chrześcijańskie, pomidory są chrześcijanami. Mateusz, nie ma takiej kombinacji słów w polskim języku, które nie mógłbym wyrazić to, co myślę pomidor teraz. Pomidor wielbi krzyż zamiast Allaha. Mhm, mhm. Mm-hmm. Ja jestem w stanie tylko kiwać głową i zgadzać się tutaj teraz, bo nie mam słów. Ja ostatnio, wiesz, przestałem obierać na przykład skórki od pomarańczy, bo się układałem i w półksiężyce. O nie. Ja musiałem kiedyś spalić swoją szopę, bo upadły mi narzędzia i ułożył się sierp i młot i to był koniec. Nie chciałem, żeby pomyśleli, że jestem czerwony. Nie jem pomidorów, bo czerwony. Bij tramwaj, bo czerwony. To co? Tyle prądu? Wow, to było świetne. Tak, tyle prądu. Energia złodnawialna. Muszę się odnaleźć. Tak, pojawił się wynalazek. To jest to opaska na rękę, która jest... może rozwiązać nasz problem z bateriami, problem energetyczny. Kryzysem energetycznym. Tak. Mamy. Bardzo pomysłowy wynalazek. To jest problem, bo nam się telefon potrafi się rozładować w połowie dnia na przykład i nie wiesz, co masz zrobić, bo już nie ma energii w nim. Tak, a jest taka technologia, która pozwala ci odzyskiwać energię na przykład z ruchów twojej ręki. Czyli załóżmy, że oglądasz sobie coś na telefonie i wykonujesz ruchy ręką, możesz to połączyć, żeby telefon naładować w tym czasie. Głównie działają takie ruchy góra-dół. Dla mniej domyślnych ta opaska nazywa się Wangband i została wprowadzona przez Pornhub. Kurwa. Ciekawe, czy naprawdę działa. Bo... Na Quake'u ochrzcili ją mianem przenośnej elektrowni jądrowej. Przyznam się ze wstydem, że dosyć dużo czasu zajęło mi domyślenie się, dlaczego nazwali to jądrową. Ale kiedy tam doszedłem, to było mi dobrze. O, fuck. Ciekawe, czy naprawdę to wyprodukowali. Czy to jest tylko dowcip? Bo oni mają czasami takie akcje. Start jacking on. Create dirty energy. Oj, piękne. Guilt free electricity. A no tak, bo to jest niby ma chronić ziemię. Nie wiem, czy ta opaska będzie wyprodukowana i nie wiem, czy mógłbyś wyprodukować tyle energii, żeby naładować telefon w ten sposób. Bo nie. No bo tam jest pokazany taki motyw, że tam w środku jest taki tunel, w którym jest kulka czy coś takiego. I ta kulka, kiedy jeździ góra-dół, kiedy ruszasz ręką, to ona ładuje. Ale w tym momencie im większe opory będzie stawiać, tym więcej energii wyprodukuje. Ale im większy opór, tym mniejsza szansa, że ta kulka się faktycznie poruszy tam w środku. Nie, no to tak normalnie działają silniki, nie? Że no. To po prostu się to kręci. No to działa chyba tak samo, nie? No to zobaczymy. Można zostać beta testerem, zapisać się na beta testy. Także
z kilku rzeczy, które ostatnio oferowaliśmy wam zapisywanie na podcaście, między innymi lecenie na Marsa, żeby tam umrzeć, to to jest ta przyjemniejsza. A może Mateusz, to będzie odskoczenie od tematu, ale miałem cię zapytać, dlaczego w naszym cover obrazku jest uciekający robot? A, ten uciekający robot, bo niedawno Obama był, Boże, Honda chyba wymyśliła Asimowa, nie jestem pewien. A propos Hondy. No nie. Asimo, najpierw najważniejsze. Asimo jest wymyślony przez Hondę, tak? Możliwe. I to jest taki robot, polecam sobie zobaczyć. Asimo to jest taki robot antropomorficzny, taki człowiekokształtny, który... No jest, wydaje mi się, że to będzie jeden z takich pierwszych robotów, który zostanie dopuszczony do sprzedaży, bo jest dosyć dobrze przetestowany i generalnie, wiesz, możesz zobaczyć bardzo często, my też wrzucaliśmy informacje o biegających robotach i tak dalej, tak. Ale mam wrażenie, że dopóki Asimo czegoś nie robi, to no to roboty te komercyjne nie będą tego robić, nie? Mhm. On jest stworzony w taki, ma taką niegroźną posturę, jest, wiesz, zaprojektowany przede wszystkim bezpiecznie. Jedna z rzeczy, którą ostatnio, no to Asimo był prezentowany Obamie. Tak. On ma 15 lat według tego, co tutaj piszą na Wikipedii. W środku i to, jak jest to, co ma w środku i to, jak jest zaprogramowane, nie? Mhm. Aha, czyli Asimo coś ostatnio... zmieniało się przez czas, tak? Troszkę. I Asimo był ostatnio zaprezentowany Obamie. No. I na tej prezentacji zaczął biegać i zaczął się i biegał oczywiście wcześniej, ale robił to bardzo niefajnie, wyglądało to bardzo nienaturalnie, no. A teraz Asimo biega i wszystkie swoje ruchy robi bardzo płynnie, okay. Więc w oparciu o to jakby świat robotyczny zaczął prezentować właśnie te rzeczy. Jedną z tych rzeczy był właśnie Asimo, który spierdala przed policją. Czarny prezydent nauczył Asimo spierdalać. I stąd jest mój pomysł Run Like You Stole Something. O, nice. Czyli jak to określiłeś, ty zwijaj jakbyś coś zawinął. Albo spierdalaj, jakbyś coś podpierdolił. Pozdrawiamy Agnieszkę. Tak. To by było ciekawe, gdybyśmy zrobili taką metaforę, taką synekdochę, gdzie Agnieszka by oznaczało przeklinać. Nie Agnieszkuj mi tutaj. No. I od tej pory, no. Musimy to przemyśleć, bo to trzeba ubrać jakoś ładnie w słowa. Żeby dobrze schodziła z języka Agnieszka. Będziemy mówić pozdrawiamy Agnieszkę po prostu za każdym razem, jak będzie jakieś siarczyste przekleństwo. Tak, ale takie wiesz, takie, że poczują ludzie. Takie, tak. że uszy pójdzie, cierpną od pójdzie tego. Im w pięty. Tak. Będzie milion, będzie zamek. Wspomnij, Mateusz, kilka miesięcy temu gadaliśmy o Potterowym LARPie, który odbywał się w zamku Czocha. Zamek Czocha. Tak, i tutaj powiem ci, pojawiła się zbiórka na Indiegogo, takim to jest dokładnie to samo co Kickstarter, tylko europejski. Pojawiła się zbiórka, na której oni chcą zdobyć 50 tysięcy dolarów, żeby zrobić kolejną serię LARPów. 50 tysięcy to jest jeden LARP, kolejne wyższe stopnie są na więcej. Najciekawszym elementem tego wszystkiego jest suma miliona dolarów, który jeśli zdobędą, to obiecują kupić własny zamek. No na razie zebrali połowę z 25 tysięcy z 50. Tak, zostało im 56 dni i tutaj teraz... Zebrali to w tydzień. Tak, i tutaj teraz jeśli chcesz wziąć udział w LARPie, to kupujesz na przykład bilet. I tutaj bilet najtańszy kosztuje 374 dolary. To jest nie jest dużo. To jest chyba na kilkudniowy LARP, z tego co się orientuję. LARP, który trwa 12, 13, 14, 15, 4 dni. To jest trochę dużo, to jest 1000 zł, nie? To jest, no a ty kosztują jakieś kolonie, nie? Tak, no to jest taka usługa, nie? Tak naprawdę. Masz zorganizowanego LARPa z przebraniami, ze spaniem, ze wszystkim, nie? Nie, myślę, że spoko. Bardzo fajnie. Możesz zapłacić więcej, żeby mieć na przykład prywatny pokój własny, a nie spać pewnie na innych ludziach. I możesz zapłacić jeszcze więcej. Jeszcze wyższe poziomy są, jeśli chcesz zostać na przykład dyrektorem na czas LARPu, albo najdroższa paczka to jest 75 tysięcy. Wynajmujesz tak jakby całego LARPa dla siebie i swoich znajomych. Także ten. Jest to ciekawa sprawa, ale teraz jest coś, o czym musisz wiedzieć. To już nie jest Potterowy LARP.
bo oni skontaktowali się z Warner Brothers, kiedy robili poprzedniego, tego pierwszego, i dostali zgodę na jednorazowe użycie tak jakby marki Pottera, żeby rozreklamować tą akcję. Jako że prawdopodobnie nie kosili na tym za dużo kasy za pierwszym razem, to Warner Brothers się zgodziło, ale teraz już nie mogą. Więc teraz to jest po prostu szkoła magii. I oni wymyślili własny lore, tak jakby, wiesz, własną historię, własne najróżniejsze domy i tak dalej. Wszystko jest bazowane tak jakby na Potterze, ale to jest już tak jakby inny świat. Jeżeli byś powiedział, że to jest inny powiedzmy, inna szkoła, osobna polska szkoła tego Pottera na przykład, jeśli wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to nie jest Hogwarts, tylko tak jak była ta francuska i rosyjska szkoła. Nie? Wydaje mi się, że jak oni jakby zostawili to w domyśle, a nie pisali tego dosłownie na wszystkich stronach i plakatach, to wtedy nie byłoby pewnie problemu, bo nie byłoby podstawy tak jakby dla prawników, żeby zakwestionować to, nie? No. Także podejrzewam, że tak to mniej więcej wygląda, zwłaszcza, że wszystko mieli przygotowane pod Potterowe rzeczy, więc pewnie pozmieniali po prostu nazwy i pozmieniali niektóre pomysły, zwłaszcza tak samo. No zobaczymy, nie? Jeżeli wiesz, życzymy powodzenia. No, trzymamy kciuki. Z drugiej strony, wiesz, no? 30-letni ludzie biegający z różdżkami, coś co trochę przekracza poza moje pojmowanie. Jestem pewien, że młodsi ludzie na to jeżdżą. Jestem pewien, że wiesz. Z drugiej strony, wiesz, pościel się mieści mi jakoś jeszcze w głowie. Więc ta granica jest bardzo cienka. Jest dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest piękny tytuł, Konrad. No, zastanawiałem się chwilę nad tym, żeby stworzyć coś takiego. Naprawdę piękny. Jest to od Maćka informacja. Maciek... Zwłaszcza, że robili to w trójkę. To prawda. Ksiądz i dwóch ministrantów zostali przełapani na paleniu marihuany w samochodzie księdza. I teraz musisz to sobie wyobrazić, bo to wyglądało tak, że samochód był zaparkowany w lesie i dymiło z niego. I policjanci stwierdzili, że się zainteresują, otworzyli drzwi i generalnie powitała ich taka stojąca ściana dymu, jak w filmie z czarnymi aktorami. I Snoop Dogg. No i Snoop Dogg się wychylił. Nie, masz coś jakiegoś Snoop Dogga? Nie mam. Nie, muszę takie rzeczy zapisywać i znajdować, bo nie mam następny raz. Chyba, że znajdę tu. W każdym razie, słuchaj. Znajdź w międzyczasie szybko na YouTubie. Słuchaj, na obronę księdza jest coś, co można powiedzieć. Marihuanę znaleziono przy tych ministrantach. To był wikary, co to jest wikary? To jest jakiś stopień księżniczstwa. Słuchaj, ale ksiądz, jest też... Że ksiądz wyznaczony przez biskupa dla danego obrządku. Czyli biskup wyznacza cię, żebyś na przykład zarządzał jakimś tym? Ja tu puszczę... Całą diecezją. Puszczę cicho Snoop Dogga pod spodem. Smoke weed every day. I teraz jest coś, co można powiedzieć przeciwko księdzu tutaj w tej sytuacji. Mianowicie jarał nielegalne substancje z nieletnimi w swoim samochodzie zaparkowanym w lesie. A minusy? To był minus właśnie. Plus był taki, że marihuanę znaleziono nie przy nim, tylko przy ministrantach. I teraz ciekawa sprawa. Tego księdza odsunięto od nauczania w szkole, ale i grozi mu wydalenie ze stanu duchownego. I tutaj warto przytoczyć komentarz, który był pod artykułem, który mówi: więc w przypadku palenia maryśki rozważa się usunięcie ze stanu duchownego, a w przypadku molestowania dzieci po prostu odsyła do innej kurii. Spoks. Nie można nie widzieć sensu w tym komentarzu. Ja myślę w ten sposób. To był ksiądz, młody, 26-letni koleś. Tak. Miał swoich ludzi na przykład z osiedla. Mhm. I teraz on chciał im trafić, powiedzieć, wiesz, rozwiązać ich problemy i tak dalej. On nie wiadomo, czy nawet z nimi palił. Może to oni palili, a on po prostu siedział i próbował ich nawrócić w tym czasie. Mhm. Więc może on, wiesz, trafił między młota kowadło i chciał pomóc swoim kolegom odnaleźć drogę, a został posądzony. Wiesz, no jako osoba, która kilkakrotnie odmówiła kupienia alkoholu nieletnim ludziom, to powiem tylko tyle, że nie uważam, że powinien palić z niepełnoletnimi. Jak myślisz, że to było ostatnie kuszenie wikariusza? Nie wiem. Może faktycznie, wiesz, oni chcieli zapalić, a on się z nimi wybrał po to, żeby do nich z nimi porozmawiać i powiedzieć im o Bogu. Nie wiem. Idźmy do grzecha. Może po prostu to była zapłata po kolędzie, czy coś takiego. W sensie ten, jaranie, czy coś, co robili jeszcze tam w tym samochodzie? Potrzebowali się rozluźnić.
Ale tutaj ten ksiądz nie molestował, żeby nie było. Jeszcze. Jeśli ksiądz nas słucha, wiemy, że nie molestowałeś, prawdopodobnie. No, palili marihuana, nie brali ekstazy. Nie? Wszystko przed tobą. Grzechu. Grzechu. To jest kontynuacja z kolei. No i zostajemy w klimacie. Więc pozdrowienia dla Gdańska, gdzie zawiósł billboard, na którym napisane jest: konkubinat to grzech, nie cudzołóż. Nie cudzołóż. Jest takie: konkubinat to, i takimi wielkimi czerwonymi literami napisane: grzech. A na plakacie są dwie dłonie, które sięgają ku sobie i są związane wężem. Tak, dokładnie. I no oprócz takiej pomysłowej kampanii. Czekaj, bo tutaj jest coś jeszcze. Wiele prowadzonych badań w USA czy Kanadzie wykazuje, że małżeństwa, które żyły wcześniej w konkubinacie, bardzo szybko się rozpadają, a sam konkubinat nie daje żadnej gwarancji szczęśliwego małżeństwa. Co więcej, dowiedziono, że dzieci, których rodzice żyli w związkach nieformalnych, same uciekają później przed odpowiedzialnością i powielają wzór swoich rodziców, żyjąc w związku na próbę, mówi ksiądz Przemysław Drąg. Tak, to o czym musisz pamiętać, Mateusz, to że normalne małżeństwo zapewnia ten, jak to było? Jak to było tutaj, co mówiłeś? Że konkubinat nie zapewnia stabilnego małżeństwa? Tak, a ślub zapewnia z kolei. Tak, ślub zapewnia stabilne małżeństwo. No nieźle. Ale ten billboard bardzo szybko został zmodyfikowany później, wiesz? Tak, aha, zmienili zdanie. I co napisali później? Nie, dokleili po prostu. Dokleili na ten billboard swój własny tekst. Tak. Pedofilia to grzech. Teraz głosi billboard. Ja się bardzo cieszę, że Kościół się zreflektował i zauważył, że jest problem i postanowił zmienić billboard. Tak, ja uważam, że bardzo właśnie takich reakcji oczekujemy od Kościoła. Pewnie to był ten nowy papież. To mógł być ten nowy papież. Chodził chyba z tym... Chodził z białą dyktą i sprayem. Czekaj, bo właśnie wziąłem obraz stworzenia człowieka z Kaplicy Sykstyńskiej i doklejam węża pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ale słabo wychodzi, muszę chyba go narysować. Właśnie, Adam i Ewa nie byli sobie poślubieni oficjalnie, bo nie było księdza, który mógłby ich poślubić, nie? No nie, ale był Bóg. No, ale co ma drzewo do tego? Co? Drzewo? Co? No Bóg. Był Bóg. Nie, no podejrzewam, że ich zaślubił. W sumie nie było tego w Biblii, nie? On stworzył... Było napisane jakoś super, mega ślubcie się. Nie mieli na sobie obrączek. Nie mieli. Przynajmniej nie widać. Mieli gałązki figowe. Mieli takie... Jaki kraj, takie obrączki. Dobra, szybka piłka jeszcze. Szybką piłkę mamy tylko jedną. Mamy jedną rzecz, ale to jest rzecz ciekawa w sumie. Nie chcemy o tym się zgłębiać, bo już o tym gadaliśmy, ale mówiliśmy o historii maturzystki w Polsce, która chciała walczyć o swoje punkty. Mhm. Więc tutaj wrzucamy drugą... Tak, Konrad, jest ładna ładne całkiem. Zdjęcie, jest ładne zdjęcie. Jest to całkiem przykre, że odwraca to twoją uwagę od problemu. Nie na rzeczy. Jaki problem jest? Problem jest taki, że zrobiła całą kampanię o tym, zgłosiła to do sądu, wyrzuciła te swoje matury i tak dalej. No nic, tutaj jest też historia, ciągnie się dalej. Osoby, które są może przed maturą, którzy nas słuchają, zachęcam, żebyście sobie przeczytali to, jeżeli to was, ta historia was zainteresowała. Ale w wielkim skrócie, no wiadomo, no, zawsze będzie OKE, zawsze będzie się bronić przed tym, a motorzyści zawsze będą twierdzili, że zostali niesprawiedliwie ocenieni, nie? Mhm. Ale co się okazało w końcu z nią? No nic, no, że nie. Nie przyznali jej tych punktów, które chciała? Nie. No to smutno. Ola jest na drugim roku studiów, za pierwszy zapłaciła 24 tysiące. Widać, że w domu się powodzi, więc... Ale to, czekaj, czyli zapłaciła już te pieniądze, mimo że nie pójdzie na te studia? No czy zaczęła te studia bez matury? No zdała maturę, ale nie dostała się na dzienne chyba, tylko na... Na zaoczne. Te. Tak, coś takiego. A, czyli ona zdała maturę. Bo ja cały czas myślałem, że ona nie zdała tej matury. Przepraszam? Nie chodzi o to, że zdała maturę, ale zabrakło jej punktu, żeby dostać się na... swój wymarzony kierunek, czy coś takiego. Jezus Maria. Dobra, cała ta historia jest durna. Cała historia jest bardzo durna.
Ale no, przykro mi że, dla niej, że jej się nie udało. No, no, no szkoda, ale a ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Kiedy mówiłem Ola, miałem na myśli babkę, która do niej pisała w liście, a nie tą główną bohaterkę historii, która się nazywa Kinga. Tak, i w tej historii jest jeszcze tutaj Max gdzieś, dlatego ja już nie czytam, tylko zostawiam to w spokoju. Tylko zostawiamy to jako szybką piłkę. Piłka w trybuny. Piłka. Ja zacznę. Kurwa, Mrs. Iveria chyba. Mateusz, wiem co czułeś. Aha, czekaj, jest dziewczyna. Nie, dobra. 2 lata temu zostałam zapisana na wycieczkę do Włoch. I tydzień przed dowiedziałam się, że to pielgrzymka. Moja mama pewnie stwierdziła, że jak będę wiedzieć, to się nie zdecyduje pojechać. W Rzymie byliśmy między innymi w jakimś kościele z cudownymi schodami, po których się wchodzi na kolanach, więc tylko ja i jakaś starsza pani wchodziłyśmy po nich normalnie w tempie jakiegoś stopnia na 1 minutę. A trochę tych stopni było, a ja byłam w środku wycieczki bez możliwości ucieczki. Czyli musisz sobie wyobrazić, to była ona pośrodku takiego morza ludzi, którzy wchodzili na kolanach. Ja bym wtedy powiedział ten crowdsurfing i bym się rzucił na nim, za nich i chciałbym, żeby mnie przenieśli po górze. To mogłoby być spoko. I ostatnie, przynajmniej freski na ścianach były ciekawe. No nie wątpię, że zgłębiłaś te freski bardzo, bardzo wnikliwie. Moja droga pani, właściwie to pani, a nie panienko już, nie? Pani Iveria, o, tak. Pani Iveria. Miss Iveria, więc pani Iverio. Trochę więcej tego, jak się nazywa, asertywności. Albo surfuj na tłumie. Ale jaki to jest fajny motyw. Tydzień przed dowiedziałaś się, że to pielgrzymka i co, nie mogłaś pojechać, nie pojechać po prostu? Nie no, stwierdziła, że wiesz, lepiej pojechać na pielgrzymkę i zwiedzić Włochy, czy Rzym, niż nie pojechać. Nie? Ja wiem, ja bym wysłał kogoś chyba. Radośnie w ciszy i ateistycznie siedziałbyś na dupie w domu, zamiast chodzić po Rzymie. Nie wiem, pojechałbym na inny, sam, nie wiem. No nie no, ale może taka pielgrzymka na przykład jest w jakiejś spokocenie, bo nie chcą zarabiać na tym, tylko tak, jadą. Tak, bo przecież tego to Boga się tyczy, właśnie tak mi się wydaje, że wygląda kościół właśnie, że on wcale nie chce zarabiać, dlatego z tacą chodzą kurwa całkiem przypadkiem. No zwątpiłem, kiedy byłem w trakcie mówienia. Czytaj Janki. Janki z Zulu. Mi się kojarzy. Janki, co do używania starych procesorów w urządzeniach wymagających dużej niezawodności. Mimo, że takie procki są już słabe obliczeniowo i często mają masę upierdliwości, to wszystkie defekty zostały już odnalezione i opisane. Na przykład może się zdarzyć, że w jakimś procesorze po podaniu napięcia o częstotliwości 88 kHz na jedno z wejść analogowych jakiś układ wewnątrz wpada w rezonans. W starusieńkim 8051 Intela, nawet jeżeli coś takiego występuje, to jest to błąd znany i wiadomo jak go ominąć. Stąd też projektanci często wolą użyć czegoś starszego, ale bardziej przewidywalnego. To było a propos używania starych procesorów w urządzeniach wymagających niezawodności, tak, jak na przykład misjach na Marsa. To jest szaleństwo. Kolonizacyjnych. Właśnie. Nie, to nie jest szaleństwo. To jest bardzo fajna rzecz. No jest, tylko że ja nigdy, ja wiesz, jak ja sobie wyobrażałem, jak się robi nowy procesor, to sobie wyobrażałem, że po prostu robisz mniejsze przejścia i robisz ich więcej. Ale prawdopodobnie tutaj chodzi o coś więcej. Chociaż nie, to co powiedziałem, to też podpada pod to, bo jeśli zrobisz mniejsze na przykład ścieżki metalowe, to w rezonans przy innej częstotliwości. No jest kupę różnych rzeczy, nie? To jest magia. No jest to... Nie ukrywajmy, że to jest magia, nie? Czyli załóżmy, że wiesz o tym, że przy częstotliwości 88 wpada w rezonans, więc w tym momencie pilnujesz, żeby zawsze napięcie było większe na przykład, nawet jeśli nie jest potrzebne, tak? Nie, no to będzie inny rezonans. Po prostu albo unikasz to, albo to obchodzisz, nie? Mhm. To nie jest aż tak ważne, jak to wygląda, nie? No są jakieś sposoby, które się dzieje, są jakieś rzeczy, które się dzieją. Mhm. I możesz wybrać na przykład, no wiesz, dlatego warto, z samochodami tak jest, nie? Nowych samochodów nie warto kupować, bo za bardzo nic o nich nie wiadomo, nie? No. A jeśli masz stare samochody, to dużo jest informacji o tym, czy to jest awaryjny model, czy nie. Na tak. przykład, no nie wiem, jak ja się bardzo brychtałem z Renault Laguna. Czemu? Co tam było? Renault Laguna ma swoją ksywkę wśród handlarzy. Jest to Królowa Lawet. No bo te samochody były paskudnie zaprojektowane po prostu, nie? I one dużo więcej czasu spędzały na lawetach niż w jeździe. Z kolei w Top Gear brechtali się w którymś z odcinków z Alfa Romeo, które... Alfa Romeo według mnie to są najładniejsze samochody wizualnie, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz samochodu. Tak.
ale one są tak paskudnie, te włoskie samochody są robione, jeśli chodzi o to, one się psują po prostu. No, oni tam akurat chyba mówili o tych starych, bo robili testy tych starych. Tak, nie? Ale na przykład ktoś rzucił właśnie tekst z cyklu, kierowcy Alfa Romeo nawet się nie pozdrawiają na trasie, bo wiedzą, że za chwilę znowu będą się widzieć w warsztacie, nie? To są piękne rzeczy po prostu, nie? I jeśli chodzi o samochody, warto jest po prostu, to widać też po silnikach. Na przykład możesz bardzo często, konkretne auto, model jest produkowany w różnych wersjach z różnymi silnikami, nie? Mhm, jasne. Teraz wiesz na przykład, że 1.9 diesel, no, to jest dobry diesel, bo już sprawdzono, to był bardzo dobry silnik montowany w wielu samochodach, ale z kolei diesel 2,5 litra to jest wielka porażka, bo się bardzo mocno psuje. Tak, to nie rozwala, że to w ogóle są, mogą być inne silniki innych producentów, że jeden może mieć silnik od Mercedesa, inny od BMW na przykład, dokładnie, bo jest pół litra różnicy. No to jest inny model, inny po prostu model silnika, nie? Tak. Więc musisz wiedzieć, biorąc konkretny model silnika, czy on będzie dobry, czy nie, czy on do tego samochodu jest za słaby, czy nie. I to się przekłada na tym. W każdym razie, jak jest, im starsze jest auto, dopiero wtedy widzisz, że ono było dobre, czy nie. No jasne, jasne, to ma sens. Ale, no znaczy wiesz, tak też się zdarza przecież tak, że wychodzi nowy model samochodu, ale ma ten sam silnik, który miał poprzedni model, nie? Tak, to nie tylko o silniki chodzi. Chodzi o całą, bo wiesz, no to są wszystko, wszystkie tego typu rzeczy się dzieją. Nie? Na przykład japońskie samochody często mają problemy z gniciem. Wow. Mazdy, wszystkie Mazdy gniją po 7-8 roku, jeżeli nie były tam zabezpieczone dobrze i tak dalej, bo producent je bardzo słabo zabezpieczył, nie? Mhm. I one około, jak mają 8 lat, zaczynają gnić. I skoro z nim już nic nie zrobisz, one będą gniły, jak gniły, tak będą gnić, nie? Fuck. Z takich ciekawostek, które się dowiedziałem właśnie przed kupnem, nie? Że właśnie z, no to jest problem Mazdy na przykład wszystkich, nie? Że, i ktoś, i właśnie a propos, taki wierszyk, jaki się przypomniał. W czasie deszczu, gdy wiatr wieje, słychać Alfę, jak rdzewieje. To a propos typowego Mirka, który tam wszedł ostatnio. Nie, tylko nie zaczynaj znowu czytać Mirka. O, piękne. Dobra, Michał Kozłowski jeszcze. Michał Kozłowski napisał: w imieniu całego biura chciałbym podziękować za brak przekleństw. Jak tak dalej pójdzie, będziemy was słuchać na głośnikach. Dzisiaj się nie pilnowaliśmy tak jak ostatnio, ale chyba i tak jest dużo lepiej niż było. No, słuchajcie. Dla Agnieszki wszystko. Nie? Jasne. Pan każe, sługa musi. W takim razie Aftershow. Zapomniałem zupełnie grać dzisiaj te przerywniki. Wiem, bo jesteśmy profesjonalnym podcastem. Ale teraz będzie Aftershow. And I'm what some people call mentally retarded. I przejdziemy to szybko. Zaraz idziemy na urodziny mojego brata, który swoją drogą wszystkiego najlepszego. Będzie nas słuchał, tak, pewnie. Będzie słyszał spóźniony. Tak. Do tej pory dostał tylko SMS-a ode mnie, także... Także to jest prawdopodobnie, zaraz na podcaście to znaczy więcej niż ten SMS. Bo dzisiaj będzie gierkowo i popkulturowo. Tak. Ja mam coś krótkiego, znaczy nie chcę się rozwodzić nad tym, ale muszę powiedzieć coś o Mafii 2. Bo jak do tego doszło w ogóle, że ja tę Mafię... Co to jest? Chciałem napisać remastered, ale wyszło mi retarded prawie. Napisz remastered. Jak prawda. Remastered of the Puppets. Remastered. Słuchaj, Mafia 2. Szukałem takiej muzyki jak intro do Over the Garden Wall i ktoś mi polecił soundtrack z Mafii 2. Zresztą bardzo niesłusznie i powinien się wstydzić, ale przypomniało mi to, że ta gra istnieje i odpaliłem ją, bo miałem ją kupioną w jakimś bundlu kiedyś, nie? Mhm. Odpaliłem tą grę i powiem ci, że żadna gra od dawna mnie tak nie zaskoczyła pozytywnie jak Mafia 2. Przede wszystkim poziom detalu. Ta gra dorównuje GTA. Nie tym najnowszym, które mają, wiesz, mnóstwo bajerów, ale naprawdę czuć w niej dopracowanie. Jak pamiętasz... Ja pamiętam, tam były takie akcje, że jak się jechało samochodem, to jeżeli była zima, to twój dach się pokrywał szronem i nie błyszczał na przykład. Pewnie cały samochód był brudny, jak jeździłeś zimą. Poza tym ślizgał się jak w zimie. Poza tym policja reagowała na twoje wykroczenia, głównie na prędkość, ale generalnie dbałość o detal jest ogromna. Jest bardzo w stylu GTA, bo jeśli kojarzysz Saints Row, która jest trzecią taką grą, która jest... Ale ja uwielbiałem, Saints Row jest dla mnie najlepszą serią. Ale oni nie mieli jako priorytetu zbudowania takiego miasta, które żyje i w którym się czujesz, jakbyś był w prawdziwym mieście. Oni chcieli zrobić taki sandbox
prawdziwy, nie? Nie, no Saints Row to było inne założenie. Saints Row to no było, tak. Pamiętasz te motywy w GTA? Nie, co pamiętam. Rzucałeś granaty, rzeczy, ludzie wybuchali, był jeden wielki chaos, wskakiwałeś na pociąg, żeby sprawdzić, czy... i skakałeś, żeby sprawdzić, czy nie wylecisz gdzieś za ekran. Nie, ja pamiętam i ja nie zarzucam Saints Row tego, ja tylko mówię, że Mafia 2 jest dużo bliższa GTA i nawet bierze poważniej wszystko niż GTA, miałem wrażenie czasami. I niesamowicie pozytywnie mnie zaskoczyła, super się bawiłem w tej grze. Jedno, czego mi brakowało w niej, to żeby można było troszeczkę więcej zrobić poza tym. Jedna z pierwszych misji Mafii to było zakończenie w Mafii 2, to było zakończenie Mafii 1. Tak, to była jedna z późniejszych misji, ale faktycznie gdzie przyjeżdżałeś zabić bohatera 1. Tak. Starego już. Świetne to było. Ale jest, no ta gra jest niesamowita i fabularnie jest bardzo, bardzo mocna i jest, miałem ciekawą sytuację w tej grze, możliwe, że opowiadałem ci to na żywo już, powiem to dosyć szybko. Tak, w GTA grasz rzezimieszkiem i przychodzisz i oni ci mówią, idziemy załatwić inny gang, zabijasz tych ludzi i zabierasz ich pieniądze, nie? No. A w Mafii 2 zaczynasz, wracając z wojny, i poznajesz swoją matkę, która bardzo chce, żebyś dostał uczciwą pracę, i siostrę, która bardzo chce, żebyś znalazł uczciwą pracę. I ja miałem takie wyrzuty sumienia, kiedy uczciwą pracę, żeby pójść kraść samochody i zabijać ludzi. Było mi tak głupio. I tylko mogłeś, dlatego... Mogłeś, wyłączyć grę, Konrad, zawsze. Wiem, ale nie zrobiłem tego, byłem wystarczająco silny, żeby tego nie zrobić. Na szczęście... Mogę inaczej, co by jadła moja mama. Na szczęście główny bohater nie ma absolutnie żadnych wątpliwości i on wie, że chce czynić zło, także nie ma problemu, żeby grać dalej, ale gra potrafi wywołać w tobie takie uczucia, że wiesz, robię coś złego, to jest naprawdę nie w porządku. Ale no, naprawdę polecam. Mafia 2 absolutnie zajebista gra. To zawsze polecany Spec Ops, nie? Spec Ops The Line. A, no tak, no to też. To była ciekawa gra bardzo, jeśli o to chodzi. No, jeśli chodzi o moralne wybory. No i to tyle mam do powiedzenia o Mafii. Warto. Ty, jeżeli gadałem o starych grach, to ja chciałem ci powiedzieć o Remastered. No. Czyli teraz jest bardzo duża moda na remastery. Czyli... Tak, Grim Fandango. No, przyszedłem właściwie. Tak? Zostały mi jakieś pół godziny może gry. Jezu, ja odpaliłem sobie, żeby zobaczyć stare. No. Jezus, dziwnie mi się bardzo mówi, bo jak to ktoś powiedział, to chyba kolej z Jachcji to chyba powiedział. Hmm? Ale żeby mówić, że gra jest remastered, to musi najpierw być zmasterowana. Więc o ile Grim Fandango to była bardzo fajna gra, no to te remastery najczęściej... Grim Fandango, stary, remaster do Grim Fandango opiera się tylko do zmiany głównej postaci. W sensie modelu, czy co? Tak, modelu 3D i nic więcej, bo reszta to są bitmapy po prostu, nie? No nie, ale wszystkie pozostałe postaci to też są przecież modele, nie? Tak, ale to jest nic... W sensie to nie jest remaster, kiedy bierzesz grę i... pamiętasz Monkey Island na przykład? Mhm. Jeden z takich pierwszych remasterowanych tytułów. On był cały przerysowany od nowa. Wow, ja nie widziałem tej wersji chyba. Cały. Naprawdę wyszła taka wersja? No. Wow, muszę sobie poszukać tego. Jest cały od nowa przerysowany. Wow, to nieźle. Heroesy, które wyszły teraz, też są wszystkie elementy są narysowane na nowo, albo przynajmniej poprawione, podmalowane, żeby wyglądały świeżej, miały wyższą rozdzielczość. No dokładnie, więc co mam ci powiedzieć? No jestem trochę zaskoczony. Oczekiwałeś więcej? No troszkę. Troszkę. Spodziewałem się, że nie, jeśli chodzi o sam remaster, nie? Bo jeśli chodzi o grę, to gra ciągle jest dobra. Mhm. Ja się brychtałem niesamowicie. Poza tym ten klimat takiego Meksyku i śmierci, jest, że grasz tymi szkieletami, nie? Dia los muertos. Dia de muertos. A wiesz, że jest film w tych klimatach, tak? Animowany, wyszedł niedawno. Jak się nazywa? Jak on się nazywa, kurwa? Zaraz go znajdę. Jak będziemy mówić o czymś, to ja wyszukam go, bo nie pamiętam. Jest taki reżyser, który ten film zrobił. Go. Bardzo charakterystyczna kreska, przypominająca nieco właśnie Grim Fandango. The Book of Life się nazywa film, wyszedł w zeszłym roku i jeszcze go nie widziałem, ale wygląda bardzo fajnie, bo to jest animacja 3D, ale jest bardzo, bardzo dużo szczegółów, jest takie zdobienie jak właśnie w tych
w tych, wiesz, to jest inna stylistyka niż nasza kultura, nie? I zawsze jak masz inną stylistykę z innej kultury, to jest to bardzo fajne wizualnie. No to jest, ja bardzo lubię z kolei ten motyw. Z gier, które były dla mnie niesamowite, to był, jak się nazywa ta gra, gdzie byłeś meksykańskim zapaśnikiem? Guacamele, kurczę, tak piękna gra. Jeśli o to chodzi, bardzo lubię ten motyw. No, była bardzo fajna. Ja wrzucę tutaj linka do zwiastunu tego filmu, bo myślę, że warto go zobaczyć. Bo... A ja znalazłem w międzyczasie coś takiego. Też z tego. Grim Fandango Style, Dia de los Muertos, Day of the Dead, CGI 3D Animation Short Film HD. Ej, nie wiem, czy to jest to jest coś innego. Chyba tak, ale zostawiamy to. No, więc jeśli chodzi o te remastery, jeszcze wyszedł Homeworld bodajże. Słyszałem o tym, ale nie widziałem też jeszcze. Tylko powiem ci tak, wszystkie te gry narzekają ludzie na jedno, że są niesamowicie zbagowane. Czyli tak jakby zrobili remaster grafiki, ale nie zwrócili uwagi, żeby przetestować wystarczająco. Nawet czasami, no wiesz, ja miałem w Grim Fandango takie problemy, że on na przykład nie ma autosave'a, nie? Więc musisz, raz mi się zacięło coś. Mhm. Przez te problemy, przez te 3D nie mogłem, nie wiem, dlaczego nie zrobili czegoś takiego, że za każdym razem jak zmieniam ekran, to robi mi autosave'a na przykład, czy coś takiego, bo to przecież nie kosztuje dużo, nie? No nie, ale nie było tego systemu w grze, a nie chciało im się poświęcić czasu na to. Raz musiałem 15 minut przechodzić jeszcze raz to samo wszystko, nie, bo nie zrobiłem. Czy zrobiłeś coś złego i zginąłeś? Nie, gra się wykształciła. Nie ma w Grim Fandango śmierci. To są te stare przygodówki, w których mogłeś po prostu grać bez problemu. I nie mogłeś przegrać. No. A lubię bardzo. Stare gry w ogóle to było coś takiego pięknego w tym. Przygodówki, era przygodówek to była świetna rzecz. Chyba sobie niedługo włączę Ace Aventurę w ogóle. Ciekawe, jak się ta gra zestarzała. Wyobrażasz sobie w ogóle... No, myślę, że zestarzała się spoko, bo ona była rysowana. Tylko rozdzielczość możecie wkurwiać, ale jak uda ci się odpalić to w oknie, to podejrzewam, że będziesz się bawił zajebiście. Ciekawe, czy w DOSBoxie nie będę musiał odpalać. Może. Ale chyba grałem w to na Windowsie, jakimś starym. Jestem tak ciekaw tego. Ej, w ogóle jak ciężką sprawą musi być remasterowanie tak starej gry, bo zakładam, że inna osoba niż ta, która pisała, zajmuje się remasteringiem, nie? A ja nawet jak otwieram swoje stare pliki flashowe, to nie mogę się w kodzie połapać. Ale podejrzewam, że jak ktoś ma wykształcenie programistyczne, to umie wystarczająco dobrze opisać. Nie, to się czyta, no to po to jest dokumentacja i po to się uczysz czytać, bo ty tylko robisz rzeczy. Mhm. No, a bycie programistą to jest często czytanie rzeczy innych i rozumienie ich. No to jest wyższe, zupełnie inna rzecz. Wtajemniczenie wyższe. Nie, spoko. To jeśli chodzi o programowanie, to jest śmieszne. Dobra, wracając do remasterów. Mhm. Czy jest coś jeszcze fajnego? Ostatnio wyszło, bo tych remasterów wyszło parę. Fuck. Wyszedł... Czy nowy Lary wyszedł? Czy miał być remaster pierwszego po prostu? Dawno wyszedł już nowy remaster Larego. I grałeś w niego? Wiesz co, grałem w ten Leisure Suit Larry, czyli tę siódemkę, nie wiem, czy on był remasterowany, chyba nie, ale miałby się pierwszy... remaster jedynki i był Kickstarter na to. Pamiętasz? To był jeden z pierwszych Kickstarterów takich głośnych, bo tak. Miał wskrzesić stary tytuł. Wydaje mi się, że to wyszło. Tylko, że nie grałem w to jeszcze. Odpaliłem, pamiętam, ale ta przygodówka nie... Czasami są takie przygodówki, które same się grają. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Że nie... Tak, na przykład Dreamfall był taką przygodówką, że po prostu idziesz naprzód i poznajesz historię. No dla mnie trzeci Monkey Island, czy czwarty, Curse of Monkey Island. Tak? Secret czy Curse of Monkey Island? Tales? Mówisz o tym, który był robiony przez Telltale, czy nie? Secret of Monkey Island, ten ładnie rysowany zrobiony Monkey Island. To on był taki? To był Curse of Monkey Island? Tak, to był Curse of Monkey Island. Pamiętam, bo był... Tak, Curse of Monkey Island. Na okładce tak ładnie zrobiony. To dla mnie była gra, która sama się grała. To znaczy, wszystkie te zagadki, które tam były dla mnie takie logiczne, nie? Mhm. Że coś tutaj brałem, coś tu wchodziłem i nie miałem takiej akcji, że nagle jest zwiecha. W Grim Fandango miałem chyba dwie czy trzy takie motywy, że na przykład był pixel hunting. Mhm. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, czyli na przykład gdzieś nie zauważyłem, że no taki bardzo prosty motyw, była laska, która paliła papierosa i miała popielniczkę i na ta popielniczka była klikalna, ale ona była tak blisko tej laski,
że nie było widać, czy ty klikasz na tą laskę, czy na popielniczkę. Jeżeli kliknąłeś na popielniczkę, to twoja postać odwracała popielniczkę i w momencie, kiedy ta babka kiepowała, to kiepowała sobie na rajstopę i potem ją wyrzucała i ty zabierałeś tą rajstopę z kolei. Kurwa, stare gry przygodowe. No, ale nie wiedziałem, że to jest klikalne po prostu. I miałem parę takich akcji w Grim Fandango, że nie wiedziałem, że coś jest klikalne, albo że na przykład tam jest jeszcze jedna lokacja za rogiem, nie? A i że nie zauważyłeś, że kursor się w tym miejscu zmienia, bo się zmienia w bardzo małym miejscu. Na przykład, no tego typu rzeczy. Mogę ci powiedzieć jedną rzecz taką, która mnie kiedyś spotkała w polskiej przygodówce. Dawaj. Kajko i Kokosz była przygodówka, wyszła w pełnej wersji CD Action. Pamiętam to, grałem. I miała jedną zagadkę, która była z dupy, absolutnie z dupy i nawet jak miałeś solucję, to w chuj trudno było zrobić tą zagadkę, bo trzeba było znaleźć kasztana w liściach na podłodze. Tak, pamiętam. I nie był narysowany. Trzeba było po prostu jeździć myszką piksel po pikselu, aż znalazłeś tego jebanego kasztana. Tak. Z takich gier jeszcze był Teen Agent. W to nie grałem. To nie grałeś? Nie grałem w Teen Agenta. A ja myślę, czy to nie odpalę. To była gra taka tego typu właśnie. Ale mam go na Gogu, na Good Old Games. Bo chyba koniecznie sobie go odpal. Dobry jest? Jako stara przygodówka. To jest polska przygodówka, ja nie? Ja wiem, słyszałem o nim trochę, ale nie grałem w niego nigdy. No stary, nawet na parę minut, żebyś zobaczył, o co chodzi. Moja ulubiona z takich starych przygodówek to jest Full Throttle. Absolutnie numer jeden z tego, w co grałem. No, Full Throttle miał klimat, ale mi się wydaje, że on był łatwy, że nie było takich... Był łatwy, był krótki. Ja go przeszedłem w 2 godziny chyba. No, coś takiego. A nie jestem mistrzem przygodówek. Z remasterów The Last of Us wychodzi zremasterowane. To jest przygodówka? Nie, to jest The Last of Us. Ja nie grałem w ogóle. Jakbyś wziął Uncharted... Na PC-ta nie wyszło, to nie grałem. Jakbyś wziął Uncharted i zachowując wszystkie te same systemy zrobił przygodówkę, to w sumie tak. W sensie tam się też dużo, tam się też strzela i tam się też wchodzi w różne miejsca, ale to jest przygodówka dosyć mocno też. Mhm. I bardzo ciężka fabularnie, w sensie dużo fabuły, także... Kurwa stary, The Last of Us jest przepiękne, to jest świetna gra. Naprawdę warto w nią zagrać. Nie możesz przepuścić tej gry, bo to jest jedna z wielkich gier. Ja zrobię tak kiedyś, że za jakiś czas pożyczę od kogoś PS4 po prostu sobie przejdę po kolei. Możesz nawet zobaczyć ją na YouTubie, bo ja grałem w połowę tej gry, ale grałem ją u znajomego, u Mushrooma. I on mi siedział nad głową i mi gadał cały czas, także nie chciało mi się tak pierdolę grać. I zobaczyłem na YouTubie resztę. Pierdolę. No ale w sumie wiesz, grałem u niego w domu, także trudno, żebym miał jakieś wyrzuty do niego za to. Fuck this shit. Szukam tutaj jeszcze na listach różnych gier, ale chyba Homeworld i właśnie Grim Fandango to są te najnowsze. I Heroesy. I Heroesy to są te gry, które ostatnio były remasterowane. Co ty sądzisz o remasterach? Ja uważam, że to jest dobra rzecz. To znaczy, fajnie, jeżeli są dobrze zrobione, nie, żeby nie było bugów, bo grafika to jest to, co odrzuca najbardziej nowych graczy. Takich ludzi, którzy są młodzi i nie pamiętają, że gry tak wyglądały, to grafika będzie ich odrzucała najbardziej. Zwłaszcza jeśli gameplay jest spoko. Także naprawdę. No właśnie, ja uważam, że są pewne rzeczy takie jak przygodówki, nie? Że przygodówki koniecznie muszą być. Koniecznie muszą być zremasterowane, bo te pixel hand, one się szybko starzeją, nie? Mhm. Miałem jeszcze jedno stare, jak miałem niesamowite ostatnie odkrycie. Kuba był u mnie na wieczór i chcieliśmy pograć w stare gry. Odpaliliśmy właśnie Dungeons and Dragons, Tower of Doom i parę innych gierek. I wiesz, co ci powiem? Że te nowe gry, które są stylizowane na retro, jak na przykład Hammerwatch, one są lepsze niż te stare gry. One są tak dużo lepsze. One są płynniejsze, one mają lepiej rozwiązany gameplay, one są tak, po prostu fajniejsze. Tak, no bo się uczyliśmy gameplayu jeszcze, tak, nie? Także może, jak czasem sięgniesz po stronę, się zdziwić, jak dużo jest słabsza niż pamiętasz. Czasami nie, ale czasami tak. Zwłaszcza jeśli wyszło coś nowego, co jest podobne i bazuje na tym, wiesz, nauczyli się czegoś. Ja się, no wiesz, no najgorsza rzecz to jest niestety interfejsy, nie? O, czasami tak. Z takich rzeczy to niedawno, wiesz, miałem ostatnią fazę takich rzeczy, że przechodziłem sobie na przykład Team Hospital, Dungeon Keeper. Tak, też odpaliłem to, jedno i drugie. No, to jest Bullfrog, nie, w ogóle, więc to są jedne z najlepszych gier. No, są świetne, ale faktycznie się starzeją, także warto po nie sięgnąć, im szybciej, tym lepiej, bo później będą tylko starsze. To nie są jak 16-letnie dziewczyny. Zawsze w tym samym wieku. Co nam jeszcze zostało? Co dzisiaj jeszcze nam zostało, mój drogi? Zostało nam w sumie to wszystko. Mówiliśmy jeszcze, że na PC GTA na PC zostało przesunięte.
No. Ale zostało. Jedyny komentarz zostawimy to Hiszpanowi. Tak. Więc jeżeli jesteście na kompach, odpalcie sobie, po prostu to jest link do tego. Zajrzyjcie na ostatniego. Ostatni to jest, czy nie ostatni? Ty czekaj, zniknęło nam to. To jest nie, to? Nie, to. O ile dobrze kojarzę, a to jest do poprzedniego. Dobra, to zobaczcie ostatnie notki opisane GTA 5. Musicie zobaczyć filmik z Hiszpanem. To jest taki nowy Hitler. To jest dużo kojarzy ten losu, będzie kojarzyć to meme, który ludzie przerabiali, Tuska pod niego podkładali i tak dalej. To jest wywiad z Hiszpanem, na którym on się śmieje w taki bardzo specyficzny sposób. To co, idziemy ten? Idziemy do domu? Planszówki? No. Dobra. Ty, jeszcze jedno zapytanie do naszych słuchaczy. Tutaj wrzucamy jeszcze plakat, który znaleźliśmy na 9gagu. Nazywa się, jest to plakat The Revenge of Local Heroes, filmu chińskiego, który jest z Hongkongu. Wygląda to jak plakat do Avengersów, w których nawet Hulk jest kurwa żółty. Tak, to znaczy totalnie Avengersów. Jeden jest koleś z tarczą, jeden w stroju takim jak Iron Man, tylko taki. Ale nie mogę znaleźć nic więcej na ten temat. Jeżeli ktoś byłby w stanie znaleźć więcej na ten temat, to chcemy linki. To chcemy wiedzieć więcej. Może być po chińsku, zobaczymy to po chińsku. Chuj, czy to jest film, czy to jest przedstawienie w teatrze? O co chodzi? No, może ktoś zna, nie wiem, chiński albo koreański, nie wiem jaki to jest język. Hongkong, to są Chiny. To jest 28-29 marca, coś tam kwietnia i potem są chińskie znaczki i w dolarach cena. Dobra, to jest teatr. Koleś napisał, this is a stage show. Quartzing Theater. O, szkoda, zobaczyłbym to. Dobra. Wciąż uważam, że powinniśmy zobaczyć film bollywoodzki akcji. Jakiś? No, jakiś. Zobaczymy go. Zobaczymy. Z jakiejś okazji. Dobra, to ja teraz rzucę linkami, co? No dawaj. Jak zawsze. Na ibepodcast.blogspot.com znajdziecie naszą stronę, na której możecie skomentować pod odcinkami, znaleźć poprzednie odcinki, linka do iTunes, gdzie jesteśmy jako Inside Baseball. Możecie nas znaleźć też na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusza jako Latawki Wrocław, a mnie Konrad Koko Okoński. A także mnie na stronie konradokoński.com, gdzie są moje komiksy, m.in. Kij w dupie. I to chyba tyle w tym tygodniu. Będziemy szukać kolejnego opowiadania, w sensie, żeby coś wam poczytać, bo to było fajne, nie? Fajnie jak był Harry. No, ale to musimy znaleźć coś takiego Musimy znaleźć coś godnego. Jeśli macie propozycje, to bardzo chętnie usłyszymy wasze propozycje. Komentujcie albo na YouTubie, albo na Facebooku, albo na naszej stronie. Najlepiej na stronie, bo w sumie najwięcej osób właśnie tam komentuje i najłatwiej to znaleźć, także tyle. Aha, jeszcze jedno. Jeśli macie dla nas jakiegoś linka, którego chcecie podesłać i używacie Twittera, to hashtag ibepodcast również ja śledzę i znajdę to wtedy. Także najłatwiej mi wtedy znaleźć. Osobom, które nam podsyłają takie linki, bardzo dziękuję. To był Radio Klawo, to był Maciek. Maćka mieliśmy wciągnąć na audycję. Gdzie on jest? Jest w Lublinie. Okej, dobra, no to chyba byłoby na tyle. Mówili do was Konrad Okoński, czekolada w twoim maśle orzechowym. I Mateusz Żerkowski, jakieś tam podpisy. Synekdocha, anegdota. Aneklol. Aneklol. Do usłyszenia za tydzień. Yo. Naked.